Historia komputerów, część pierwsza. Dzisiejsze komputery, które znamy, mają swoje korzenie sięgające kilku tysięcy lat wstecz. Pierwszym obliczającym urządzeniem był Abacus, czyli liczydło. Oczywiście ciężko je nazwać komputerem, jednak dzięki niemu ludzie mogli szybciej liczyć. Było wykorzystywane ono aż do XVIII wieku. W tym czasie Charles Babbage rozpoczął planowanie oraz konstruowanie maszyny różnicowej będącej, Ulepszoną wersją kalkulatora. Maszyna, ze względu na wysoki koszt produkcji oraz złożoność, nie została niestety nigdy ukończona za życia Charlesa. Dopiero w 2002 roku, dzięki planom, które zostały pozostawione przez twórcę, odtworzono w pełni działający mechanizm kalkulatora babeczca. W 1890 roku rząd Stanów Zjednoczonych potrzebował sprawnego sposobu na zliczenie stanu ludności. Z pomocą przyszedł Herman Holler. Oraz jego maszyna licząca, wykorzystująca karty dziurkowane stworzone przez Hermana. Dzięki pomocy maszyny wpisanie 62 milionów ludzi zajęło nie 10 lat, ale 3 lata oraz zaoszczędziło 5 milionów dolarów. Sam pomysł jest niezwykle prosty, ze względu na to, że informacje są przechowywane na cienkich tekturowych kartach o wymiarach 90 na 215 mm. Które to posiadają, wybite okrągłe otwory, lub też pozostawione puste pola. Na przykład, jeżeli dana osoba jest kobietą, to wtedy wybijamy otwór na karcie. Jeżeli nie, to pozostawiamy go nienaruszony. Maszyna była wykorzystywana na całym świecie, także w Polsce. Do jej niechlubnych czynności było zliczenie oraz pogrupowanie ludzi mających trafić do obozów koncentracyjnych. W 1911 roku. Firma wraz z kilkoma innymi połączyła się z IBM. Na przełomie lat 1943-1946 powstał komputer ENIAC, który został stworzony na Uniwersytecie Pensylwanii. Zajmujący powierzchnię 167 m2 oraz ważący 27 ton olbrzym przechowywał w sobie 18 tysięcy lamp elektronowych. ENIAC nie posiadał pamięci operacyjnej. Wszelkie zmiany należało dokonywać samodzielnie lub też za pomocą kart performowanych. Do 1975 roku był uważany za pierwszy komputer na świecie. Jednak musimy pamiętać, że rządy mają także swoje sekrety. I tak po odtajnieniu brytyjskich oraz niemieckich tajnych danych ukazały nam się dwa komputery. Pierwszy produkcji brytyjskiej Colossus pochodzący z kwietnia 1944 oraz niemiecki Konrada z z 1939 roku. Od tego momentu zaczęły pojawiać się bardziej lub mniej udane konstrukcje. Na wartą uwagi zasługuje zbudowany w 1951 roku Uniwak. Był to pierwszy elektroniczny komputer przeznaczony do ogólnego zastosowania, potrafiący wykonywać 1905 operacji na sekundę. Zapis danych odbywał się na taśmach magnetycznych. Komputer kosztował bagatela milion dolarów za sztukę. W 1966 roku, na zlecenie Departamentu Obrony, powstał superkomputer iliak 4, który osiągał 300 milionów operacji na sekundę oraz 1 miliard bitów transferu. 10 lat później, w 1976 roku, został stworzony pierwszy komputer osobisty, skonfigurowany i gotowy do użytku. Nazwa jego, jak możecie się domyśleć, to Apple One. Twórcami byli Steve Woźniak oraz Steve Jobs. W dniu swojej kwietniowej premiery kosztował 666 dolarów. Zaopatrzony był w zegar 1 MHz oraz 4 KB RAMu. Na tym komputerze zakończymy naszą historię. Niebawem będzie druga część. Jeżeli masz jakieś pomysły na odcinek, zapraszam do pisania w komentarzach. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli ocenisz, skomentujesz, zasubskrybujesz, dzięki czemu będziesz na czasie z odcinkami. Na razie, cześć.